Taki scenariusz na napad raczej nie zrodzi się w głowie nikogo w Hollywood. Jubiler w samym sercu miasta, wszędzie wokół monitoring, mnóstwo przechodniów. A jednak doskonale znany policji recydywista nie mógł oprzeć się pokusie łatwego pozornie, jak mu się zdawało, zarobku. Jako cel wybrał jubilera przy ulicy Złotoryjskiej w Legnicy. Ukryty w krzakach bandyta czekał do godziny 18, aż ekspedientka schowa biżuterię z wystawy. Wówczas wtargnął do sklepu, chwycił tacę ze złotem i uciekł. Kobieta wybiegła za bandytą, krzycząc, że została napadnięta. Przechodzący obok dwaj studenci postanowili zareagować. Mężczyźni udali się natychmiast w pościg za mężczyzną. Po chwili zatrzymali tego mężczyznę. Zabezpieczyli tak, żeby nie mógł się poruszać. W tym momencie próbował jeden z tych mężczyzn wykonać telefon i połączyć się z policją. Kiedy ten wykręcał numer, ten mężczyzna zatrzymany, ujęty, ten sprawca tego napadu, wyjął nóż i zaczął grozić temu drugiemu mężczyźnie użyciem tego noża. Studentom udało się obezwładnić bandytę, który w akcie desperacji obiecał, że odda im złoto, jeśli tylko go puszczą. Za chwilę przy ulicy Gwarnej, gdzie dogonili złodzieja, zjawiła się policja. Jak się okazało, był to 24-letni legniczanin, wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także mieniu. Był to recydywista. W związku z powyższym grozi mu teraz kara za popełnione przestępstwo nawet do 15 lat. Młodzi bohaterowie nie chcą się ujawnić. Ich zdaniem nie zrobili niczego nadzwyczajnego, dlatego wolą pozostać w cieniu. Za kilka dni zjawią się na legnickim komisariacie, gdzie komendant chce im podziękować osobiście. Jesteśmy zadowoleni, że mieszkańcy tak potrafią reagować i pomagać innym w potrzebie. Tym razem sprawcę udało się złapać błyskawicznie, jednak właścicielka sklepu jubilerskiego nie czuje się bezpieczna. Zdaniem tutejszych handlowców wysokie krzewy tuż przy witrynach ich sklepów to realne zagrożenie, czego przykładem jest chociażby wtorkowy napad. Pewne jest bez dwóch zdań, że rosnące tu przerośnięte i niezadbane krzewy ozdobą raczej nie są, zdecydowanie częściej przyciągając amatorów załatwiania swoich potrzeb w miejscach publicznych.